Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki nosek zatkany, ty bidulo kochany. To no, niestety, to będę mówił takim, takim głosem. Dzisiaj i tak już jest nieźle, mm -hmm. chociaż i tak jest jeszcze tak sobie. No ale w poniedziałek po prostu nie byłem w stanie nie? Nie, no, rozumiem, funkcjonować, oczywiście. więc trudno. A wczoraj to też nie było wcale dużo lepiej. Więc... Najważniejsze, że idziemy ku dobremu. Już jest coraz lepiej, no i dzisiaj masz siłę, no to już wiesz, to już jest coś. Tak, dzisiaj przynajmniej mam siłę, mimo tego, że mam taki głos ale już funkcjonuje na tyle normalnie, że, że no wiesz, wczoraj i dzisiaj pracowałem już. No tak. No ale wczoraj potrzebowałem wyrozumienia ze strony współpracowników, dzisiaj już nie. Więc... Dzisiaj już cię kopali. Dzisiaj już nie, dzisiaj już mogli kopać. Dzisiaj już jest... Rozumiem, rozumiem. Oczywiście, no to witamy serdecznie w, wśród żywych z powrotem. Dobrze, że jesteś. Dzień dobry, fajnie. E, I witamy też naszych, naszych ukochanych słuchaczy. Mamy dzisiaj parę fajnych rzeczy. Ty na, narobiłeś ja mam do... nowe, nowości. Ja na, narobiłem rzeczy i chciałbym się z paru z tych rzeczy wytłumaczyć. Mhm. Pierwsza to będzie za nas forum naszym. Po pierwsze tak wiem, że niektóre z obrazków nie działają. Zaraz dojdę do tego, co się dzieje i dlaczego i jak z tym walczyć. Bo... Mhm. Więc zaraz tak. Mamy taki problem, mieliśmy na tym momencie tam do zeszłego tygodnia taki problem, który polegał na tym, że Wszystkie obrazki, które kiedykolwiek ktokolwiek wrzucał na forum, filmiki i tak dalej, to wszystko było trzymane lokalnie na, na naszym serwerze. To znaczy, że my mamy serwer, który jest wykupiony w OVH i tam 80 gigabajtowy dysk i wszystkie obrazki były wrzucone tam. Wszystkie kopie zapasowe akurat tam się tworzyły i potem były wrzucane na, na Backblaze'a. Backblaze ma taką usługę nazywającą się B2. Która jest tak naprawdę takim samym cloud storageem jak Amazon S3. To może niedużo Świe... mówi niektórym, to natomiast. Fajnie, fajnie że wiem. one mają takie sensowne nazwy, że jakby można się od razu zorientować, nie o co chodzi. No, S3. No, czy znaczy, wiesz, to, on, to, to, to Do czegoś to tam się rozwija, ale I don't give a fuck. Myślę, że. No i teraz. Myślę, do t... czego? Skalable, S3 coś to tam, jest coś tam. Od Amazon Web Services, to Service S3 może? A B2 to jest Backblaze 2 po prostu. Nie, to jest to jest ich Amazon druga chmura, S3. Wiesz? To jest Amazon Simple Storage Service i chodzi o to, że jest tych esek na A, końcu 3. 3. A to sprytnie tak. uciekli, że nie zrobili 2S. Bo by było tak, tak. wiesz, niefajne. SS by było głupio trochę. No, no, tam, no tak. No i teraz ym, nie korzystamy z Amazona, bo y, Amazon jest dużo droższy niż Backblaze. Y, no i teraz y, to, co zrobiłem, to. Przeniosłem faktycznie wszystkie obrazki, które były na forum, przeniosłem na Backblaze B2. To znaczy, że nie musimy się już martwić o przestrzeń dyskową na forum, bo wcześniej było faktycznie tak, że ja musiałem na to zwracać uwagę, czyścić forum i tak dalej, tak, pamiętam, dbać o to, usuwanie że... Usuwanie obrazków czy... Tak, no. jakichś takich, które na przykład są nieużywane, no to są takie rzeczy, które musiałem robić aktywnie po to, żeby nam zaoszczędzić czy znaleźć miejsce na dysku, no bo miałem takie wrażenie, że w końcu ten dysk nam się skończy. W tym momencie zużywamy w dalszym ciągu około 60 paru gigabajtów, dlatego że Część z tych obrazków w dalszym, w dalszym ciągu na naszym forum jest trzymana lokalnie, no. ale część tych obrazków jest już trzymana. Wszystkie obrazki, które są wrzucane w zeszłym tygodniu i później to są obrazki, które są wrzucane bezpośrednio na Backblaze, więc super. One nie będą nam się, że tak powiem, liczyć do przestrzeni. Nie musimy się obawiać teraz po pierwsze o backup obrazków, bo one są tam replikowane w B2. W sensie to nie jest zawsze można to włączyć, ja to włączyłem to po pierwsze, po drugie nie będziemy musieli martwić się o przestrzeń, bo tam przestrzeń no to jest cloud, tak, płacisz tyle, ile wykorzystasz, jeszcze przyjemne jest to, że płacę właściwie no za storage, to jedno, ale płacimy głównie za pobrania, a mamy to szczęście, że yy, w darmowym pakiecie jestem w stanie tam w większości wypadków się zmieścić, teraz właśnie liczyłem, że... Yy, Akurat za Backblaza chyba zapłacimy ze 3 złote, 4 złote w ciągu w skali miesiąca. Nie. Więc hmm. jest to za moją, za mój święty spokój, to to jest wystarczająca cena. I teraz w związku z tym, że te wszystkie obrazki z forum były przeniesione do Backblaze oraz na Backblaze. Oraz było tak, że usunięte wszystkie obrazki zostały z dysku lokalnego. Tak to mamy teraz pewne discrepancy, bardzo trudne słowo, e, bardzo trudne słowo. E, w związku z tym, że ja powiem jak działa mechanika tworzenia tych obrazków, które są widoczne w forum w bardzo prosty sposób. A czy jak w ten Wojty sposób to, że ludziom się długo ładują? Tak, dobrze. Znaczy, że się nie ładują w ogóle, bo one nie tyle, że się nie, nie długo ładują, one się w ogóle nie o. ładują. Mają, po prostu masz takiego boksa, w którym widać, że powinien być obrazek, i jest nawet nazwa pliku, które powinien być, natomiast sam obrazek w poście się nie wyświetla. Jak na niego naciśniesz doł, to wszystko działa git i zaraz wyjaśnię, dlaczego tak jest, bo jak bierzesz obrazek w rozdzielczości na przykład 4K ważący tam 20 megabajtów, i wrzucasz go na forum, to wrzucasz ten obrazek ważący 20 megabajtów. To, co robi forum, to ono potem zmniejsza ten obrazek. Do jakiegoś rozmiaru po to, mm -hmm. żeby zmieścić się w, w boksie tego posta. I teraz on na początku, jak to robisz, wrzucasz. To on nie sprawia, że ten obrazek jest fizycznie zmniejszony, tylko jak, jak wrzucasz obrazek, to zobaczysz, że on na końcu tego obrazka dodaje parametr będący rozmiarem, jaki ma się wyświetlić. Mm -hmm. Czyli tam, jak wrzucasz obrazek, to on wrzuca link do tego obrazka i potem dodaje do tego informację, jaki to ma być rozmiar tego obrazka, który się wyświetlił. A forum w wolnym czasie, kiedy nie są używane zasoby, robi taki proces, który jest optymalizacją tych obrazków. To znaczy, on bierze ten 20 megabajtowy plik, sprawdza w jakich rozmiarach jest używany na forum, czyli na przykład 640x320 itd., itd., a następnie bierze ten obrazek i przerabia go na te obrazki zoptymalizowane i te obrazki są jakby potem używane na forum jako obrazki w postach. Jak klikniesz, to otworzy się duży obrazek, więc jest wszystko git, czyli ten oryginalny, mhm. więc można oryginalny obrazek pobrać, no ale kiedy nie potrzeba używać 20 megabajtowego obrazka 4K, to tego nie robi forum. Mhm. I teraz ja przeprowadzając tą zmianę, przerzucając w obrazki z jednego do drugiego miejsca, usunąłem folder Optimize, którego nie przeniosłem. I to był mój błąd, jak się okazuje, chociaż nigdzie w dokumentacji nie było o tym napisane, że trzeba to zrobić. Bo, Bo zwykle tam ludzie leżą jak stawiają forum, zmniejszone. Tak, okay. dokładnie. Mm -hmm. I teraz ja wywaliłem wszystkie z nich. Niektóre z nich udało mi się przywrócić. E więc niektóre z nich widoczne są. W sensie teraz znajdziesz jakiś super stary mhm. post i wejdziesz w obrazek i zobaczysz, że ten obrazek tam działa, ale jak zobaczysz post potem rok później, to tego obrazka w poście nie ma mhm. i potem znowu obrazki z dzisiaj są w pełni widoczne. No i teraz dzieje się właśnie ta sytuacja, że on po prostu te obrazki optymalizuje cały czas, w sensie przechodzi przez optymalizację wtedy, kiedy forum jest mało używane, więc często w nocy. Ma, ma tych obrazków chyba 11 czy 13 tysięcy sztuk do przerobienia, więc to nie jest starać tak mało, więc osoby spokojnie to robi. I yy, więc te obrazki do was wrócą. Yy, widzę, że mam problem z moją komerką, myślę, to tylko wyciążku. Ale bardzo oś, śmiesznie się tu... zbliżyła po prostu. Tak. <laughs> I nadal nie, nie, nie działa to w ten sposób, jak chciałbym zrobić, bo to jest jakiś taki... Poczekaj, zrobię tylko tak. Snap i sobie kamerkę. Dobra. I teraz, yy, więc... Więc to jest pierwszy, obraz... pierwszy problem, dlaczego nie widać tych obrazków. Drugi problem jest taki, że w waszym cache'u obrazki mogą trzymać stare adresy, w sensie, no tak. że były na forum, a nie mm -hmm. na tym. I teraz polecam bardzo mocno, wyczy... jeśli macie problem z obrazkami, wyczyścić cache w przeglądarce. Ja Oczywiście wiem, że nie. Nikomu, wy, wy, nie z samego forum nie trzeba czyścić całego. Tak, nie trzeba wyczyścić całego, broń panie Bogu. I wtedy to powinno działać. Mm. Oczywiście są takie przypadki, w których mówię, mogą być nie wygenerowane miniaturki, przez co dalej będzie się wyświetlało nic, ale większość obrazków powinna działać. Jeśli nie wyświetla wam się miniaturka, to jak na nią wciśniecie, w sensie otworzycie obrazek w, w tym lightboxie to on powinien wszystko działać, żaden obrazek nie został utracony, w sensie oryginalna wersja żadnego obrazka nie została utracona, no i tyle, no forum sobie wstanie, im dalej w las, tym mniej tych obrazków będzie, ono sobie to spokojnie pr przeprowadza, te transformacje i git. To, co jeszcze stoi przede mną jako zadanie, to jest to, żeby zrobić CDN'a to znaczy Content Delivery Network, mhm. postawić coś pomiędzy dyskursem, czyli naszym forum, a Bugblazem, po to, żeby na przykład ładować nie ładować za każdym razem bezpośrednio tych obrazków z Bugblaza, a wykorzystać na przykład ten CDN i żeby ten obrazek załadowany został z Bugblaza na przykład dla Europy raz, a potem ze wszystkich mhm. idzie, coś w sensie z serwerów w Europie, więc po pierwsze działa szybciej, po drugie ogranicza nam koszty z Backblaza podwyższając koszty z CDN. Mam jakiś problem z tym, dlatego forum tam w środę parę razy padało i wstawało, bo ja próbowałem robić eksperymenty, nie udało mi się. Nie mam trochę na to przestrzeni jednak teraz, więc żeby dojść, dlaczego dokładnie ten problem istniał, Plus, nie wiem, jakby. Jak pracuje się na naszym forum, u nas ludzie nie śpią nigdy, nie? W sensie ostatnie zmiany robiłem tam w piątek w nocy. Nie, 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 oczywiście, jak tylko wyłączyło się forum w piątek o północy, dostałem wiadomość. Hej, jest taka sprawa, co tam z forum? Więc już nawet nie próbuję nie próbuję z tym walczyć, no. Natomiast więc spoko, bardzo fajnie udało się to zrobić. Jestem zadowolony. Normalnie takich problemów nie ma, bo ludzie zwykle jak zaczynają robić forum, to stawiają mi od razu na S3 albo Aha, no są tak. cały czas na lokalu. W sensie, Jasne. a my zrobiliśmy to przejście i to jest taki problem, który się wygenerował dodatkowo. Trudno. No, ale ehm, jest też na i ciekawa... drodze, no. Tak, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bardzo mi się to spodobało, jak teraz mamy to rozwiązane. Plus jest też taki, że teraz każda kopia zapasowa nie zawiera w sobie obrazków, więc kopia A, no zapasowa tak. naszego forum waży 250 MB, bo nie musi robić obrazków, bo obrazki są na S, S znaczy na Backblaze trzymane, nie? W sensie w chmurze, gdzie tam są kopie zapasowe robione. Więc fajnie, to dużo rzeczy mi ułatwiło Git. Jedna ciekawostka jest taka w ogóle, że nasze forum czeka jeszcze jedna fajna aktualizacja, to znaczy będzie wdrożony Activity Pub do forum. Mm -hmm. To nie jest rzecz, którą ja robię. To są w ogóle ludzie z Diskursa po prostu zaczęli tworzyć plugin, który będzie pozwalał na nie aż tak dużo, jak się wydaje, ale w dalszym ciągu forum będzie widzialne w strefie Activity Pub, w, w strefie Fediverse. To znaczy, to co będziesz mógł robić, no. to na mastodonie swoim, znaczy inaczej, forum nie będzie pozwalało ci nikogo obserwować. Nie, na, na ale. Nic pa odpowiadać. patrzmy od strony użytkownika. Właśnie dobrze w Jesteś na Mastodonie. jestem na Mastodonie. Co się dzieje? To jak jesteś, to jak jesteś na Mastodonie, to będziesz mógł śledzić. E, kategorie i każdy nowy post w kategoriach będzie pojawiał się jako nowy wpis na Mastodonie. Czyli, Czyli trochę nasze będzie... forum będzie jakby kątem mastodonowym, które każdemu coś innego podrzuca, bo każdy się zapisuje pod, pod inne wątki na przykład, tak? Będziesz mógł po prostu na Mastodonie śledzić nowe tematy, które się mhm. pojawiają na forum, nowe tematy, które pojawiają się z tego, co w kategoriach. Mhm. Będziesz mógł śledzić użytkowników i patrzeć, jak oni będą tworzyć chyba nowe tematy, ale cała ta specyfikacja jest dość ma jest mało rozbudowana i to jest intencjonalne z tego, co pamiętam. Ja sobie otworzę Federation Support for Discourse, tak się nazywa temat. Będę, podlinkuję go w tym. Będziesz miał tak... Support for incoming content, czyli posty z Mastodona na Discorsie is intentionally excluded. Uh -huh. It will be possible to add it in later version. To po pierwsze. Support for following users as opposed to categories is intentionally excluded. Czyli nie będziesz mógł obserwować użytkowników, czyli nie, będziesz mógł obserwować. Już ci powiem dokładnie, tu jest napisane. Będziesz mógł obserwować kategorie yy, i widzisz i w, w kategoriach się pojawi kurwa, to jest trudne, normal use, bo to jest cały opis. W każdym razie będą będzie można obserwować niektóre rzeczy z forum mm -hmm. na Mastodonie, czy w ogóle w Fediverse. To, to, tylko jedno to do bardzo pytania. fajnie działa. Znaczy, mam nadzieję, że to we wtyczce tak. będzie mo możliwe, bo na przykład dobrze by było, żeby użytkownicy naszego forum mieli też wybór czy chcą być jakby obserwowani z zewnątrz. Bo właśnie chyba nie będzie można tego robić. Więc nie, mają, nie muszą tej, tej w sensie nie będzie można tego robić w pierwszej wersji, A, więc nie muszą tej rzeczy podwyły. Okej, czyli nawet nie będzie tak. problemu. No bo tak pomyślałem, wiesz. Tak. Okej, okay, ludzie przychodzą do nas na forum i jakby ma, chciałbym, żeby mieli prawo się czuć tutaj <laughs> bezpiecznie. Znaczy jeżeli chcą być obserwowani I to tak na pewno przez użytkowników forum, wszystkich. wiesz co chodzi. Żeby jednak to było takie miejsce, ten, ale tematy, pff, oczywiście, jak najbardziej. Czy tematy, czy całe kategorie i, i, i puszczanie tego na mastodona, to też jakby zwiększa szanse na to, że wiesz, że, że nasze forum będzie żyło też jako, jako miejsce dyskusji jakby szerszej. Nie? Bo jest szansa, że na przykład dzięki temu ludzie przyjdą i się zarejestrują, jakby będą mogli też pisać. Nie? No pytanie czy, a to trzeba będzie pewnie zrobić logowanie przez Mastodona na, na forum. Nie, 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 nie. Właśnie nie będzie trzeba, bo to będzie trochę tak, że jest alternatywa fediwerska do Reddita nazywająca się Lemi i oni chcą skopiować troszeczkę hmm. ich jakby implementację. Okay. Nie? Więc jak, jak działa Lemi to można zobaczyć sobie i wtedy hmm. tak będzie mniej więcej działało forum. Mam. Nie, ale spokojnie w sensie, no wiesz, ja, ja, mi się podoba, że, że serwisy się różnymi rurkami ze sobą łączą i to jest bardzo, yy, mhm. nie wiem, no ja jestem raczej z tych, co lubią jak się łączy i lubię też jak się znaczy czasem się łączy dla otwarty, w sensie nasze forum wspiera wszystkie otwarte standardy, jeśli chcesz obserwować sobie konkretnego użytkownika albo forum, to wszystkie, wszystkie rzeczy są widoczne przez RSS. Mm. Możesz wejść na przykład w najnowsze, w top popularne i dostawać informacje o RSS em na temat nowych rzeczy, które się tam dzieją. Nie? To jest rzecz, która jest w dyskursie wdrożona, bardzo fajnie to działa. Ale wracając w ogóle do Fediverse'u, ja wiem, że to są tylko ogłoszenia duszpasterskie od ojca dyrektora. Ja to po prostu chciałbym, prosiłbym o chwilę wyrozumiałości. Szczególnie, że no, pan dyrektor się tak obudził i takie rzeczy porobił, że aż chwilę tam dumy możemy mieć. No nieważne. Social.jesus.pl Tak, to też powstało to też powstało to też dlatego że w ciągu ostatnich tych paru dni eksperymentowałem z tym jak to jest że postawić mastodona tak jak powinien być postawiony legitnie bo przypomnę tylko e... na początku chciałeś postawić pl... Pl... plerome, plerome. Tak, no ale Pleroma nie działa tak dobrze z Ivory i tak dalej. No wiesz, no to Pleroma to nie jest Mastodon. A all the cool kids want to be on the Mastodon, powiedziałbym. No i też, jak, jak jeśli chodzi o jakąś taką, powiedzmy, um, razie, łatwość przyswajania wiedzy czy ilość źródeł na temat konkretnych produktów, no to mówmy się o Mastodonie, pisze się i mówi się najwięcej, jest do niego najwięcej aplikacji. Um, no ma to pewne plusy, jeśli chodzi o adopcję w tak? Skoro mamy tutaj takie narzędzie, które jest. E, powiedziałbym user-friendly tak. albo na tym etapie mm, łatwe do zrozumienia e, w sensie urozumialne przez użytkowników. No, jasne. no i teraz stwierdziłem znowu, eksperymentowałem z, z tymi naszymi serwerami i tak dalej. Mówię, kurde, no nie dam rady tego utrzymać. Chyba potrzebujemy silniejszej maszyny, żeby utrzymać tego naszego Mastodona. Ale okazuje się, że jak się skonfiguruje dobrze to, w sensie zrobi się to tak, jak jest napisane na instrukcji, postawi się do tego serwer S3 i nie będzie się wymyślało żadnych głupot w trakcie, mm -hmm. to, działa to, to działa to bardzo dobrze. A czy to też, Więc, też działa e, na Backblaze'ie, czy... Tak, na B2 też. Wszystkie obrazki, wszystkie obrazki są trzymane, w sensie całe media są trzymane, bo mastodon ma coś takiego, co ma sprawić, żeby małe instancje nie bały się powstawać. To kiedy ty wrzucisz obrazek, to mastodon social, kiedy, jeśli ktoś Cię obserwuje, Mhm. To ten obrazek, który ty wrzuciłeś, jest kopiowany i wrzucany na, do storage'u na mastodon.social. Co sprawia, że jeśli tysiąc osób będzie widziało ten obrazek, to on jest pobierany jakby z zasobów Mastodon Social, a nie z zasobów tej małej instancji. Mhm. No, bo to sprawia, że ta mała instancja wiesz, ona wyrzuca ten obrazek raz, a potem wszystkie no, tak. instancje sobie ten obrazek kopią do siebie, więc to powinno zmniejszyć potencjalne koszty. Mm -hmm. Natomiast minus jest też taki, że jest to domyślne i jedyne zachowanie Mastodona, co sprawia, że jak jesteś taką instancją i chciałbyś obserwować tam, że 600 osób. To wszystkie to... obrazki wrzucane przez te 600 osób trafia na Twój serwer po prostu kopiowane. Mm -hmm. Dokładnie. Więc Media Cache. W ciągu tam 5 godzin po wysko wyskoczył do chyba 10 czy 12 gigabajtów obrazków, które są trzymane, bo ja dla testu najpierw wziąłem moje konto z Social LOL i wziąłem zaobserwowałem te same osoby, bo mówię, obserwuję prawie 1000 osób. Co w się, sensie, to napędzi serwer wystarczającą liczbą obrazków przez jakiś czas, żeby zobaczyć, mm -hmm. jak on sobie wtedy będzie radził. No i radził sobie bardzo dobrze, więc nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. To znaczy, że otworzyłem faktycznie dla osób chętnych, jeśli ktoś chciałby spróbować Mastodon spróbować faktycznie, jak wygląda życie po Twitterze, w cudzysłowie, mhm. to mamy naszą instancję. No, nasza instancja ma takie dodatkowe wartości, że ja jestem administratorem, jeśli korzystacie z forum, ufacie nam, no to, to właściwie zasady będą bardzo podobne. Na razie jest tam paręnaście osób, ja głównego mojego konta jeszcze sobie tam z Social LoL nie przeniosłem, ale mam taki zamiar w ogóle, tylko, znowu, tylko chciałbym się tym zająć na spokojnie, bo chciałbym sobie... Bo Największym problemem nie jest samo w moim wypadku, tylko musiałbym przejść po internecie i wszędzie, gdzie linkuję bezpośrednio do mm, social. Lola swojego, no tak. to chciałbym przemienić linka na mojego ten. Bo ja wiem, że będzie przekierowanie, ale no, chciałbym jakby kierować do tego najbardziej aktualnego. Jasne. Trochę znowu, nie mam na to przestrzeni, ale to jak ktoś by nie chciał, może sobie z tego naszego social.jesus.pl korzystać. Z plusów. Ivory oczywiście działa, mm -hmm. więc jeśli ktoś chciałby korzystać z Ivory do czytania, no to może to robić. Jest tam paręnaście osób. Na razie nasza, nasz, nasz lokalny timeline nie jest jakoś super, szczególnie rozwinięty, no ale na spokojnie, tak? Ta instancja ma chyba 15 użytkowników. No i dobrze, Więc... jakby to jest taki domek. Myślę, że to jest też dobry start, właśnie dla ludzi, którzy przychodzą To jest bardzo wiesz, dobry ruch, od, od zera, tak, nie? to prawda. To jeśli, jesteś, jeśli jakby słuchasz podcast naszego i chciałbyś się spróbować, czy chciałbyś spróbować, to to jest dobre miejsce, nie? Bo jakby yy, jesteśmy tam my, tam są nasze konta, yy, tam są też ludzie znajomi, ludzie z, z, z community, ludzie z forum, więc jeśli po prostu to można. A plus jest taki, że wspieramy troszeczkę. Otwartą sieć takich małych internetów, no bo wiesz, mamy tutaj taką małą naszą instancję. Można oczywiście obserwować wszystkie inne instancje. Ja też intencjonalnie nie pobanowałem innych instancji mm -hmm. zgodnie z tym, jak, jak to robią. W sensie jeszcze nie pobanowałem okay. pewno. Ale na przykład social lol ma problem z instancją 101010.pl. Tak. Na, na naszej instancji tego problemu nie Jasne. ma. Jasne. Bo ja jestem administratorem i nie zmieniłem żadnych uprawnień w stosunku co do federacji 1010. 10, no 10 i podobno 9. grałeś w Hogwarts Legacy, więc już jesteś śwież. cancel. to prawda. Canceled. O, jak mi się ta gra podoba, nawet nie mam słów, żeby o tym opowiedzieć, <laughs> jak to jest gra wciągająca, niesamowite. Ja w tym momencie spędziłem tam bardzo dużo godzin. Mam dopiero 22% gry, bo to jest gra, w której niestety uruchamia mi się mój autyzm i wykonuję wszystkie zadania poboczne. Mm. Straszny, straszny ziomek. No po prostu chodzę i robię wszystkie zadania poboczne, a mam, wiesz, idź na pierwszą lekcję eliksirów. A ja, wiesz, pierwszy, ja tam wszystkie zadania poboczne, 10 godzin spędzony, nie? Zanim do, do lekcji pierwszej poszedłem. No. Nie, no fajnie, 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 że, fajnie że takie yy, mamy rzeczy. Cieszy to bardzo i cieszy też, że, że ludzie chcą korzystać, a że to jest takie bezpieczne, małe miejsce nasze, to, 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 to mogą też czuć się, wiesz, mile widziani i nie ma, nie ma takiego zagubienia, że nagle wchodzisz, wiesz, na serwer, gdzie jest setki tysięcy ludzi i jakby jesteś, znaczy i tak jesteś anonimowy, wiadomo, no, tam zależnie jak sobie skonfigurujesz konto, ale generalnie, generalnie jest to fajnie, że możemy coś takiego zaoferować i nie jest to aż tak obciążające, jak się spodziewaliśmy na początku, no ale to prawda. chwała panu dyrektorowi, że tutaj, prawda, kucęk, ku, kucęk, kucęk na, na pełnej, no. Potwierdzą, no, wykucowałem to bardzo intensywnie. Potężnie, potężnie. No, ale to to są takie dwa fajne, czy tam powiedzmy dwa, trzy takie fajne update, które, które udało mi się w ciągu ostatnich tam paru dni zrobić. Yy, mega radość z tego powodu, bo możemy. Bo naprawdę fajne rzeczy można teraz. To się, fajne rzeczy a do was, bo nie będzie trzeba dużo rzeczy robić. Jasne. Jasne, oczywiście. No i fajnie też, że sobie jakby zrobiłeś taki podkład do tego, żeby było później łatwiej. Nie? To też dużo, dużo zmienia. A takie zmiany w ogóle zwykle zajmują dużo czasu. Przygotowanie do nich jest dość źle, ale widać, że choroba ci służy. No, ja, ja, ja chyba jak przyszedł piątek, to powiedziałem do małżonki żono, ja niestety odczuwam gigantyczną potrzebę kucowania, mhm. więc. I'd like to leave you in this room and go to the cave. I ona powiedziała, że spoko, jak najbardziej. Więc siedziałem w cave i bardzo długo kucowałem, ale było super, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy i ogromna duma z tego, że to działa. W sensie, to generalnie jest proste. Jak wiesz, co zrobić, czasami nie działa i wtedy jest triki. I miałem takich w których nie działało, i musiałem czytać jakieś. Najbardziej hardkorowa rzecz, którą robiłem podczas weekendu, to czytałem kod dyskursa, żeby sprawdzić, kiedy i w jaki sposób jest budowane forum, Aha. żeby wiedzieć kiedy i w jaki sposób powinienem coś tam pozmieniać. No tak. nie? Wow. E, no. No ale szacun, szacun, że się udało, fajnie. Że wiadomo, że był Rocky trochę. Tam ludzie trochę narzekali, że tu padło, tu wstało, tu padło, tu wstało, ale będzie, będzie dobrze. Teraz. Będzie dobrze, także się nie przejmujcie. Niektóre rzeczy po prostu potrzebują więcej czasu, żeby być dobrymi. I to zwykle tak jest, że na dobre się czeka dłużej. Hmm, więc dziękujemy bardzo, panie, panie dyrektorze. Chociaż z, y, z McDonald's przywozi <grym> na to bardzo szybko. No, do, wiesz, dobre to różne ma definicje. Dobre w smaku, czy dobre dla zdrowia. Hmm. E, ale raz tam, jak się zje, przecież nic się nie stanie. Raz dziennie. E, w każdym razie, mm, <grym> ja cię przychodzę z tekstem, który stał się trochę y, tematem naszej rozmowy i to ze dwa tygodnie temu, y, bo on to jest w ogóle tekst z 24 lutego, więc nie. Okej. Okay. Nie. A, ale no to dwa, Nie, może dwa? Być jeszcze nie przepraszam, by, 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 wracam. Drugiego, drugiego lutego, y, który pojawił się na Wired, dotyczący Telegrama i on mm -hmm. niedawno y, został, no nie ma, że jeden do jeden przetłumaczony przez Gosie Fraser, Fraser, Fraser Gosie, ja kojarzę w ogóle z, z Twittera ja i obserwuję. I, I Gosia się zajmuje cyberbezpieczeństwem i tak dalej, i dużo fajnie pisze, ale muszę powiedzieć, że z tego tekstu nie jestem zadowolony. To znaczy, bo i, i jest to prawie że przeklejka i ogromny mam problem z tym, że jest to problem. przeklejone z takimi samymi dziurami, które są w tekście głównym. I. Ja chętnie o tym opowiem. Tak to jest, bo... kiedy nie tworzysz was, jakby nie tworzysz tego, tylko poczętę. Trochę tak. Po prostu, kopiujesz... tak, no po prostu tłumacz, przetłumaczone i git, nie? Jakby, I zostawiamy sobie taką cień niepewności. O co chodzi? Telegram. Hmm, że, i, i, może zacznijmy od początku. Magazynu air to sytuację, że pani, y, pani tutaj szukam nazwiska szybko, Marina, w Rosji, w, razie. Ma, w Rosji tak, Marina Matsapulina zaraz po y, rozpoczęciu wojny y, brała udział w, y, w protestach prze, przeciwwojennych w Moskwie i y, y, no i jakby i teraz zaczynają się problemy, bo Następnego dnia po tym, po tym proteście zapukali do niej, wiesz, o szóstej w nocy yy, panowie smutni i, 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 pa, i panią Marinę zaaresztowali. To znaczy próbowali się dostać do mieszkania, ona im nie otwierała, siedziała w tym mieszkaniu i rozmawiała ze swoimi znajomymi, zakładam, że innymi aktywistami, przez Telegrama. I teraz tak, nigdzie nie ma informacji na temat tego, czy grupa, do której pisała, w której pisała, jest. Otwarta, publiczna. czy jest zamknięta, czy jest szyfrowana, bo to są trzy rodzaje grup, które mogą, y, mogą zostać stworzone y, na Telegramie, i poziom dostępu do tych grup, jak sami się do, wiecie, ci, którzy korzystają, a jak nie wiecie, no to jest bardzo różny, bo jeżeli to jest grupa publiczna, to każdy ma dostęp absolutnie przez API możesz zaciągnąć sobie wszystkie treści, obrazki, nazwy użytkowników, którzy do danych grup otwartych należą. No i tam jest taki jedna rzecz, do której rzeczywiście mógłbym mieć jakieś ale, jeżeli chodzi o informacje w API, że może niepotrzebnie Telegram wystawia do API informacje o tym który użytkownik był ostatnio aktywny i nawet ten czas aktywności jest jakoś liczony, znaczy, że w API jesteś w stanie wyciągnąć, że pan Wojtek to był na czacie x minut temu na przykład, nie? No to może to jest za dużo, może to nie jest potrzebne do, do takiej jakby ogólnootwartego API, które jest dość ekstensywne, jeżeli chodzi o telegrama, no ale Takby okej, okay, Czy to jest bezpieczne czy niebezpieczne? Ludzie od bezpieczeństwa powiedzą, że nie jest bezpieczne. Ja powiem, nie wiem, pewnie da się to jakoś wykorzystać, tak zakładam, no bo tutaj, wiesz, to, to sama ta, jakby ta informacja pewnie niewiele daje, ale w połączeniu z innymi yy, yy, rzeczami typu, nie wiem, yy, yy, na przykład yy, no trudno mi teraz wymyśleć, wiesz, dlaczego, co mogą, co, no ale może na przykład obserwujesz kogoś, Yy, że wiesz, że jest w mieszkaniu lub nie jest, patrzysz przez API, czy był aktywny na telegramie, czy nie był. Wiesz, jakby no, teoretycznie jest to dodatkowa informacja, która może się do czegoś tam przydać. Whatever. Więc myślę, że telegram mógłby zrobić ukłon w stronę, yy, w stronę jakby bezpieczeństwa, usuwając tą informację z API i, i by było OK, nie? Yy. Więc tak, tu nie mamy informacji na jakiej grupie y, było rozmawiane i podejrzenie jest takie i to jest właśnie ciekawe, że na przykład w tekście pojawiają się takie teksty: nasza grupowa dyskusja y, czy nasza grupa na Telegramie dziwnie się zachowuje. Co to, co to znaczy? znaczy? Jak to dziwnie? No i piszą, że wygląda tak, jakby był tam jeszcze ktoś, kogo nie ma na liście użytkowników. No ale co, jakby. Co to? Jak, jak wygląda? wygląda? Powiedz ja mi. mam tą aplikację, tam nie ma takich rzeczy. No, jakby, w, wiesz, czy co? Na górze się pojawia, że na przykład jakiś użytkownik pisze, i, a nie ma go na liście użytkowników? Mamy takie mamy przy... tak, taki, taki przykłady? przykłady. Na przykład boty w ten sposób się zachowują niektóre, to znaczy, że funkcjonują to prawda. jako użytkownik. Mamy takiego bota yy, do, na grupie z, z Magicami, no. który nazywa się Stanisław. I Stanisław czasami w losowych momentach pokazuje się, że Stanisław pisze. Tak. A Stanisław nie pisze, bo jest botem, który nie pisze. Ale jest po prostu pewnie trochę źle zaprojektowany i z jakiegoś powodu aktywuje tak. jakby tę ten, ten, tą, tą funkcję pisania. Więc no... To też mu powiedz, że on jest źle zaprojektowany, a potem poproś go, żeby ci kartę sprawdził. Jak tak będziesz podchodził do tego, to sztuczna inteligencja nas wszystkich zajmie. To prawda. Dokładnie. W każdym razie, wiesz, jakby tekst jest... Jest tych rzeczy takich dużo, w sensie, że tak, nie mamy informacji, jaka grupa, czy, czy była szyfrowana, czy nie szyfrowana. Przecież pisanie w grupie otwartej, czy nawet zamkniętej, ale z możliwością dołączenia przez zewnętrznych użytkowników, tak jak my mamy. My mamy tam rzeczywiście admini, teraz mogą akceptować użytkowników lub nie, więc jest ten taki pre-ten. Natomiast jeżeli ktoś próbuje dołączyć do grupy, to. Yy, widział mamy, całą mamy, listę mamy... użytkowników, na przykład. Więc, więc były takie sytuacje, tak. że ktoś próbował się dołączyć do grupy, wyciągał z niej listę użytkowników i pisał już prywatne wiadomości do tych użytkowników, z, oczywiście ze spamem. Na szczęście nasza grupa doskonale wie, że to tak działa. Yy, wszyscy wiedzą, jak, jak, jak z tym. Co sobie, jak się sobie z tym poradzić? Po prostu się blokuje takich użytkowników bardzo szybko. Albo proszę o zdjęcie mema z papierzem. I jak nie dostają mema z papierzem? Oczywiście. To, jakby no to jest, jest najlepsza weryfikacja nowych użytkowników i, i to się sprawdza jakby w 100%. Tutaj nikt, nikt jeszcze nie przeszedł tej weryfikacji, nie będąc prawdziwym człowiekiem nie? czy agentem FSB. W każdym razie jakby, i oni tak wiesz, piszą o tym w taki sposób bardzo. Hmm, dziwny i jest tam dużo, dużo też y, informacji od, od panów ekspertów, którzy eksperci mówią, że jakby nie odnoszą się bezpośrednio do informacji o tym, że Marina myśli, że jest śledzona przez y, rosyjskie służby. No bo teraz, tak, na czym polega to śledzenie? Mogliby jej zainstalować y, przecież y, tego, jak to się nazywało Pegasusa, tak? Na telefonie. I wtedy, pff, czy korzysta z Telegrama, czy korzysta z Signala, czy jakiejkolwiek innej aplikacji, każdy ma podgląd do wszystkiego, co ona pisze. Wszystkiego. Ekran, kamerka, audio, mogą nagrywać, no cokolwiek, naprawdę. Więc jakby, jeżeli była celem, a teoretycznie mogłaby być, no jest aktywistką, angażuje się politycznie w Rosji, szczególnie teraz, jakby takie osoby nie mają łatwego życia i, i faktycznie są uciszane dość, w dość ekstremalny sposób, więc nie dziwiłoby mnie to, gdyby wszyscy przeciwnicy polityczni Putina i jego działań mieli już dodatkowy soft na telefonach e, zainstalowany. Nie? Jakby myślę, że to nie jest takie niemożliwe, e, Mówi się, że wiesz, no, a tak na jednego użytkownika tam ma jakieś koszta. Myślę, że to nie jest duży problem dla Władimira, żeby, żeby niszczyć swoich przeciwników, a przynajmniej tych kluczowych, wiesz, wyznaczyć i, 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 i żeby mieli. Pegasusika, czy cokolwiek innego, no bo wiesz, Pegasus wyszedł do mainstreamu, a myślę, że tego typu software'ów też może być na rynku dość dużo. Zresztą wystarczy pojechać do Izraela i tam popytać na ulicy, co mają dobrego do sprzedania, i zaraz się znajdzie jakiś pan e, za trzy ręce i powie. Za parę szekli, zawsze się coś znajdzie. E, w każdym razie, e, no i, i, i wiesz, no, jest to tekst. Później są te wypowiedzi ekspertów i oni głównie się opierają o tym, że właśnie to API daje dużo możliwości badawczych. No to owszem, tak, tylko że to API jest otwarte dla wszystkich, dotyczy tylko publicznych rzeczy i publicznych grup. Jeżeli chodzi o treści publicznych grup, no to można je wyciągnąć faktycznie. Można wyciągnąć treści kanałów. Które jakby z założenia są publiczne, więc tu nie ma żadnego problemu. Więc no, mam taki problem, że jakby próbują stworzyć taki cień i, i żeby było jasne. Ja w ogóle nie jestem obrońcą Telegrama, czy Durowa, czy tego, co, co on zrobił. Zupełnie mi nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli rzucasz oskarżeniami, to niech będą to konkrety. Jakby niech to będą rzeczy, które faktycznie. Jakby, zobaczmy fakty. Czy pani rozmawiała na jakiej grupie? Na szyfrowanej? Bardzo mała szansa, że y, mógłby ktoś mm -hmm. to, poza oczywiście instalacją Pegasusa, że mógłby ktoś to y, zobaczyć. No naprawdę nikła. Y, bo tutaj takie są wiesz, takie podejrzenia, że Anusz Durow jakby się złamał i ostatecznie dał klucze FSB y, do odszyfrowywania Może? Wiadomości. To też jest możliwe, oczywiście. Ale jeżeli rzucamy takie oskarżenie... To dobrze by było, żebyśmy mieli jakieś dowody. Bardzo było fajnie. Durow się w ogóle nie, nie odniósł do tego tekstu. Myślę, że dlatego, że on właśnie jest. Mm, ma taki słaby impact. Właśnie, że nie ma tam za bardzo, wiesz, faktycznych wydarzeń. Ja nie śledziłem też tego wątku, bo to. Marina napisała na Twitterze jakiś długi wątek, ale prawdopodobnie w języku oryginalnym, więc trudno by mi było dobrze to przetłumaczyć i zrozumieć. No ale jakby tekst na ten temat powstał y, i, i, i no, jakby wygląda jak próba rzucenia cienia, ale, y, ale jakby. No nie ma tam, wiesz, wystarczająco dużo faktów, żebym ja czuł, że. Y, I nie mówię, że, wiesz, jakby to się nie wydarzyło, czy, czy że. FSB nie ma dostępu do tych wiadomości na Nie, po na prostu z tego Włoske. tekstu może wcale my... nie musi wynikać, z tak. tego tekstu wcale nie musi wynikać, że to jest zrobione tak, że Telegram został totalnie zniszczony i bezpieczeństwo Telegrama upadło. Ministry of Magic has fallen. Dokładnie. To... Tylko, że Wy... może się okazać, że równie dobrze to jest publiczna grupa, na której po prostu jeden z ziomków jest pracownikiem FSB i po prostu siedzi i to czyta, nie? znaczy, jakby... Yep. Może tak, będzie. to tak, być... że I... też jest taki, Ona... no mam pewność co do wszystkich członków, że na pewno yy, nie są szczurami. No znaczy to mhm. Oczywiście, no wie. Ja też mam taką Masz? grupę, w której ufam absolutnie każdej osobie, która w niej e, uczestniczy i, i wiem, że nic z niej nie wycieknie, no chyba, że Andrzej przeczyta coś i będzie chciał sprzedać e, do mediów. No to wiadomo, że, że, że robi to pierwszy w kolejce. To się ale... też zdarza najlepszemu, tak? No wiadomo, raz, no, raz na miesiąc to się każdemu zdarzy coś. Dokładnie. Ale, ale no, no prawda jest taka, że rzeczywiście mam wrażenie, że e, jest to z, jakby no, pełen takich... Niedomówień tekst, taki, że. No, ewidentnie jest tu dużo dziur, i szkoda też, że, że, że Gosia jakby w ramach jakby tłumaczenia w ogóle nie podjęła tematu tych, tych brakujących danych, nie? Że jakby tego, tego. Żałuję trochę, że, że tego nie ma. No ale okej, okay, trudno. Ja, yy, ja traktuję telegrama w taki sposób, że yy, gdyby tam wyciekły rzeczy, to no ja wiem, czy miałbym jakieś ogromne problemy. No wiadomo, no przecież wiesz, jesteśmy inni w mniejszych grupach znajomych i inni publicznie. Więc gdyby to się stało nagle publiczne, no to, no, no, to jakby ktoś to przejrzał, no to tam, czy byłbym skancelowany? Nie wiem, no właściwie pewno większość tak. rzeczy. Pewno tak. Może tak, Pe, ale, pewno tak. Może tak, chociaż większość, jeżeli są to mocne rzeczy, to zwykle są. Zawsze w kontekście żartu, nie w sensie, że to są po prostu mocne, czarne no tak, żarty. Oczywiście. Więc jeżeli ktoś by to tak odczytał, to, to myślę, że problemów większych by nie było. Ale no cóż, yy, czy warto korzystać z telegrama. No, jeżeli, mówi, jeżeli jesteś. O, umówmy się tak. Jeżeli jesteś aktywistą, który potencjalnie może być obserwowany przez służby lub potencjalnie rozmawia z innymi o sprawach, które są, no, czy to politycznie, czy, czy jakkolwiek inaczej, niebezpieczne. Czy wiedza, którą posiadasz, może być niebezpieczna i chcesz się nią podzielić z kimś. To nie korzystaj z telegrama. No, no nie. No, no, ty, ja wiem, że cały czas ta fama... Jakby, że Telegram jest bezpieczny, bo jest szyfrowany, itd. i tak dalej, i to jest ten, jakby problem marketingowy tej aplikacji. Bo ja bym nie traktował Telegrama jako bezpieczny, szyfrowany komunikator, no bo nie do końca nim jest. Bo żeby był szyfrowany, to ty musisz wykonać dodatkową akcję, tak? Więc to, to nie znaczy, że on jest szyfrowany. Szyfrowany jest sygnał. Właśnie, do... no? Właśnie dążę do tego, że <laughs> jeśli ktoś chciałby korzystać, w sensie ja wiem, że. My korzystamy z Telegrama z powodu konkretnej funkcji. Uh -huh. mm. Ale domyślam się, że Endgameem jest jakiś taki signal, i-message. Teraz się mm. jeszcze Matrix pojawił. To jest jakiś taki mega tak, komunikator ja z mostami, możesz nawet w Matrixie mieć dostęp do grup telegramowych, i innych w ogóle komunikatorów. Jakiś to jest taki tak. turbo komunikator, tylko że to mosty trzeba stawiać najlepiej u siebie na serwerze, bo inaczej jak korzystasz z innych serwerów, to wszyscy widzą twoje wiadomości. Więc jakby no mm, no tak. <grym>, tak, tak, tak. No to jest. Ja myśl, myślałem o tym w sensie jakby rozważałem jak to tam zrobić, mhm. i, ale no signal jest enough w sensie naprawdę. Jeśli chcecie korzystać z bezpiecznego komunikatora, to Signal jest enough. Mm. Chyba, że na przykład właśnie teraz w, już się pojawiło i widzę, że właśnie mogę włączyć, więc nawet mam zamiar to kliknąć. Advanced Data Protection jest w iPhone, nie? Aha. Więc to jest taka fajna rzecz, że Wtedy iMessage jest dużo bardziej też bezpieczne, bo twoja kopia zapasowa A, też nie jest zawiera. Szyfrowany... A, i nie zawiera, tak? Tak. Że w ogóle, okej. Okay. Tak. Mhm. To jest to szyfrowanie iClouda po prostu. Tak, mhm. tak, mhm. tak. Właśnie y, to, to, o czym było tak dużo mówione, nie? że no, jak to się pojawi, to, to będziesz miał... Dużo, be, jakby dużo bezpieczniejsze konto, nie? I to jest coś, co powinni wszyscy włączyć i to jest prawda, no bo w tym momencie jest trochę tak, że oczywiście iMessage jest end-to-end -end szyfrowany, tak? To znaczy, że te wiadomości pomiędzy naszymi urządzeniami nie mają najmniejszego sensu. Natomiast jest też tak, że backup mhm. iMessage jest w pełni rozszyfrowany. Tak. Czyli możesz wejść po prostu i to przyjdzie. Dlatego właśnie, mm, dlatego należy włączyć w tym ten Advanced Data Protection. Właśnie Szukam kuźwa, gdzie to się klika. iCloud. Um, i iCloud i Advanced Data Protection jest na samym, na samym dole. Jest też Account Recovery. Trzeba sobie coś takiego włączyć. Um, właśnie potencjalnie to działa albo nie działa. No, albo nie działa. W sensie. O. Jest. I to jest tak, że. iCloud encrypts your data to keep it secure. Advanced data protection used end-to-end -end encryption to ensure that iCloud data types listed here can only be decrypted on your trusted devices. Mm -hmm. Protection of information even in the case of the data breach in the cloud. Because Apple will not have keys required to recover your data, you will be guided through verification of recovery methods in case you ever lose access to your account. Mm -hmm. Actually, to, co się wydarzy, jeśli to się włączy, to wszystkie zdjęcia, bo teraz nie są, notatki, iCloud Drive, messages, device, Reminders, Safari, Siri, shortcuts, voice memos and wallet passes, które trzymane są w kopii zapasowej w iCloudzie, e mm -hmm. będą szyfrowane kluczem end-to-end, -end, co oznacza, że jeśli ktoś potencjalnie na przykład znalazłby wasze hasło, zalogował się do waszego iClouda e i chciałby przywrócić na swoje urządzenie, to po pierwsze będzie musiał jakby znać klucz Klucz od odszyfrowywania, który będziecie mieli tylko Wy, Apple tego nie ma. A po drugie. Ale tym kluczem mm, jest urządzenie? Yy, właśnie. Czy, a, czy yy, Apple ID, no bo wtedy, jak jeżeli Apple jest, ID, no to, to nie jest takie. Nie, nie, jest, jest klucz, który się tworzy, który yy, a jakby on właśnie. Je, yy, klucz, który składa się z 12, 16, 20, 28 znaków. Okay. Który musisz sobie zapisać, A. to jest recovery key. Jak go zapiszesz, to w sensie na kartce papieru, wydruku, schować go do sejfu mm. I to gwarantuje ci bezpieczeństwo, nie? Bo bez tego klucza nie odszyfrujesz swoich danych. Ma to oczywiście plusy i ma to minusy, trzeba być tego świadomym. Ja oczywiście zachęcam do tego, bo to jednak zwiększa wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo waszych danych. Bo teraz, jeśli by Apple został schakowany i ktoś by te backupy ukradł, no to wiadomo, ma dostęp do waszych wszystkich backupów, wiadomości, całej reszty. Jak to włączycie. To dostanie tylko tak zwany gibberish. Gibberish. Bardzo dobrze. Gibberish. Jeżeli haker coś ma dostać, to tylko gibberish. 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 Tak, musisz stworzyć sobie Recovery Key. To ci właśnie powiem. Mhm. Ja go mam. Właśnie go sobie wkleiłem do mojego urządzenia. Apple e, iPhone Computers. Mhm. I on. E, nic nie Tak. Wpisuję, kod, wpisuję właśnie w tym momencie kod mojego telefonu, tylko muszę pamiętać jaki mam. Taki mam. Jest ok. Wpisałem dobry kod. Czyli wpisałem już mój recovery key, który ustaliłem. Brawo. Wpisałem klucz mojego telefonu, czyli ten, w którym odblokowuje się telefon za każdym Aha. razem. I jesteś bezpieczny. No i czekamy. A i teraz się pewnie szyfruje. No nie wiem czy się szyfruje teraz. Bo może się zaszyfruje. No dobrze, dobrze, no. to trzymał kciuki i faktycznie polecamy. Ja, ja to zrobię pewnie po, po podcaście, tylko zastanawiam się, gdzie trzymać ten klucz, ale przecież nie, mo wszystkie... mogę go w One Passwordzie trzymać, nie? Właśnie możesz go trzymać w One Passwordzie, a możesz też wziąć go, po prostu wydrukować, włożyć Oczywiście. go do sejfu i po prostu tam... Jasne. No. No i dobra. Ja mam jeszcze jedną rzecz, chciałem... Bo nie wiem, do, wiem, że na Twitterze już ci nie ma, a, a no omija, omijają cię fajne dramy. <laughs> Patrzy, umówmy się, to jest wiesz, ja, ja sobie stoję z boku, patrzę i się śmieję, ale tam jest, jest taka frakcja fanów znaczy, umówmy się, frakcja składająca się z, z Norberta Cały. I druga frakcja przeciwników samochodów elektrycznych. Znaczy, może nie przeciwników, ale bardziej tych, którzy mówią, że no, jeszcze nie jesteśmy gotowi na samochody elektryczne, a wszyscy nam pakują te samochody do gardeł, nie? I, i, a Norbert, jak to, jak to Norbert, nasz prawda? Jestem kochany, prawie pewien, że nie ma obowiązków kupowania samochodów elektrycznych. Na razie. Na razie, do 2035 roku obowiązku nie ma, ale po 35 obowiązek będzie, bo po prostu nie będzie żadnych innych samochodów do sprzedaży. Nie wiem jak będzie z używanymi, ale jeżeli chodzi o nowe, to faktycznie 2035, dosłownie wczoraj chyba podpisała Unia Europejska, znaczy się tam przegłosowali tą ustawę, więc tak będzie, jeżeli będziemy członkami Unii Europejskiej oczywiście. W każdym razie... Mhm. Norbert oczywiście, jak to Norbert, on jest super fanem wszystkiego co nowej się świeci, ma płytki elektroniczne. Co, nie, nie. Norbert bardzo lubi rzeczy, które się aktualizują. Norbert <grym> tak. żyje w moim koszmarze. <grym> no i Norbert samochód. żyjesz w moim koszmarze, bo gdybym ja musiał aktualizować wszystko samochód. codziennie. <grym> To by się pakał. Ja akurat jestem e... fanem. Ja lubię rzeczy aktualizujące się, więc ja trochę Norberta rozumiem. Z samochodem, mm, wiadomo, no trochę by się chciało, żeby działo tak, że włączasz i jedziesz. E, a, a tutaj bywa różnie. Ostatnio aktualizowałem jak, w ogóle jakąś bardzo dziwną rzecz, z której nie pamiętam, ale jedną rzecz, którą pamiętam, która była aktualizowana dziwnie, no ona się w, w, w tym routerze tak nazywa, a. aktualizowałem e, network. A, no, no super, sieć. Bardzo dobrze mieć sieć zaktualizowaną, tak. oczywiście. Internet. E, to y, y, wracając do tej dramy, no i wiesz, te dyskusje po prostu są nieskończone, i, i Norbert twierdzi, że no to przecież możesz iść i zjeść obiad, nie musisz czekać, siedząc w samochodzie. E, ludzie mówią, ale przecież ja wlewam paliwo w 5 minut, i by go jechać dalej. No i te dyskusje jakby ciągną się w nieskończoność. I ma wrażenie, no że one są jakby to, bez sensu, w takim sensie, że. Po pierwsze, do 2035 roku sieć ładowarek na pewno się zmieni i, i, i będzie dużo bardziej nasycona, jeżeli chodzi o nasz kraj, bo to też jakby jest ten minus na razie podnoszony, że no ciężko jest wyjechać w trasę. No ale właśnie, już dużo testów widziałem dużo takich długich tras, robionych przez ludzi, którzy dostawali samochody elektryczne na, na testy i jeździli właśnie na jakąś trasę, wiesz. Między dwoma dużymi miastami europejskimi i sprawdzali, jak to działa. No i działa nieźle. W sensie to nie jest tak, że jest jakaś tragedia. Niektóre samochody potrafią się w 20 minut załadować do 80%, co pozwala ci na przejechanie nie wiem 300 km przynajmniej, i to jest ok. E, oczywiście to są tylko idealne warunki, bo problemy są takie, że no nie zawsze ładowarka działa, ta, którą sobie wybrałeś, bo na przykład nie, nie wysyła aktualnej informacji o stanie technicznym do bazy i wiesz, podjeżdżasz się okazuje, że nie działa, albo podjeżdżasz się okazuje, że jest zajęta. No wiadomo, że takie problemy są i na razie musimy sobie z nimi jakoś radzić. Ci, którzy jeżdżą, no ja jeżdżę elektrycznym motorem, ale on się ładuje z gniazdka w domu, więc w ogóle nie ma, nie ma tematu, jeżeli. Chodzi o, o, o ładowanie. Natomiast elektryczne samochody, ci, którzy narzekają, niech sobie narzekają, tylko jakby mogą narzekać, ale za chwilę i tak wszyscy będziemy jeździć elektrykami, więc no, to, to, to jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu. Szykanie w chmury. Szczególnie, Dokładnie. że. Osta ostatnio, nawet w Warszawie, się pojawiła ta informacja, nie? że. W sensie nawet w Warszawie się pojawia informacja. W Warszawie lada moment, za chyba dwa czy trzy lata, nie będzie można wjechać spalinowym samochodem do centrum. Mhm. No i to, to jakby tego typu ruchy znaczy, na pewno będą. nie każdym, no, ale tam na pewno niektórymi. Mhm. No znowu dzieje się to samo, jakby rzecz tożsama z tym, co wydarzyło się w Londynie. I to nie? będzie iść w tą stronę. Nie jakby możemy sobie krzyczeć na chmury, ale po prostu świat idzie w tą stronę, i, i, i no sorki. Sorki. Rzeczywiście jest alternatywa samochody wodorowe. Jakieś tam pojedyncze sztuki są dostępne, ale też właśnie sieć tych stacji paliwowych jeszcze z wodorem to tak raczej niespecjalnie. Więc no. Myślę, że patrząc na to, jak się, w którą stronę świat idzie, to prędzej czy później będziemy jeździć elektrykami i, i, i po prostu albo się musimy przyzwyczaić, albo nie wiem, będziemy zakłamywać rzeczywistość w nieskończoność, aż y, zdechniemy. Um, ale dlaczego ten temat się pojawił? Bo i dlaczego w ogóle elektryczne samochody yy, to propsy, yy, i nieważne, czy teraz, czy jutro, czy za, za x lat, po prostu to jest przyszłość, i tą przyszłość możemy zobaczyć też już w statystykach. To znaczy yy, w Kalifornii zrobili dość duże badania, bo to są badania między 2013 rokiem, a 2019. Więc to jest, wiesz, tak rzeczywiście 6 lat. Sprawdzili sobie, jak zmienia się zanieczyszczenie powietrza, patrząc też po, bardzo konkretnie po dzielnicach, które, jakby miejscach w Kalifornii, które to nasycenie elektrycznymi samochodami, jakby ono się zmienia. I na przykład zostało, z, 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 znaleźli, mm, po prostu wyliczyli, wiesz, takie, takie zmiany, że na przykład każde zwiększenie nasycenia elektrycznymi samochodami o 20 samochodów na, tyś, na 1000 osób, nie? czyli to jest około 2% samochodów, bo normalnie w Kalifornii jest e, o, około 840 samochodów na 1000 osób, nie? więc no. Prawie każdy ma jakiś samochód. To te, ten, ten wzrost o 2%. Jakby w tym całym, wiesz, wśród tych samochodów, samochodów elektrycznych sprawił, że e, NOX, czyli Nitrogen Dioxide, koncentracja w atmosferze spada o. E, no i to jest. E, Standard nasycenia jest 30 ppb, a spadek jest o 0,41 ppb. Czyli tylko 2% wzrostu tu, to jest 0,41 spadku tego nox To jest dość dużo, według tego, co piszą. I co jest jeszcze ciekawe, dorzucili do tych, daniach, do tych danych, do tych danych, chyba jestem godny już. I Każde, i znowu ta, ta, sama, ta sama rzecz. Każde 20 elektrycznych samochodów na 1000 y, mieszkańców y, z konkretnego z, z, kodu y, pocztowego y, było powiązane ze spadkiem 3,2% y, ataków czy osób, które przyjeżdżają do szpitali z chorobą, czy z jakimś nagłym przypadkiem związanym z astmą. Zajbisto. Czyli 20 samochodów elektrycznych yy, na 1000 Pieprzyć wasze samochody spalinowe, proszę jeździć elektrykami. 3% mniej. I to dotyczyło oczywiście, wiesz, tych, którzy bezpośrednio jakby yy, no przychodzą, bo po prostu mają problemy z oddychaniem wy wynikające z zanieczyszczenia powietrza, no ale też takie, którzy, wiesz, jakby są powiązani i jest to, wiesz, mają astmę i tak dalej, ale rzadziej przychodzą, bo po prostu, wiesz, trochę im się łatwiej żyje. Bardzo ciekawe dane, dane, które pokazują, że, bo tam, wiesz, dyskusji jest mnóstwo, czy elektryki to na pewno dobrze, czy źle, no ale na to, na co mają być remedium, czyli na jakość powietrza i na no, zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają, jak się okazuje, wpływ mają. Więc byłoby przyjemnie, gdybyśmy jeździli elektrykami. I mam nadzieję, że to się będzie działo. I, i, I nie mam, naprawdę, mimo tego, że jeżdżę spalinowym, na razie jeszcze, bo po prostu nie mieliśmy potrzeby kupować elektryka jeszcze, ale myślę, że następny nasz samochód to już będzie elektryczny. To nie przeszkadzają mi, jakby, te ograniczenia, które są nakładane na spalinówki. Tylko, że to też wiesz, to jest tak, że jak mogę myśleć o elektrycznym samochodzie gdzieś tam w przestrzeni dwóch, trzech, pięciu lat, ale zdaję sobie też sprawę, że, że ja to jestem pan z miasta i, i, i spoko, i te, jakby, wiesz, ludzie w mieście zwykle zarabiają trochę więcej, więc to można łatwo, wiesz, przełożyć to, że no dobra, to fajnie, łatwo jest wam mówić, a ludzie na wsi na przykład, wiesz, jeżdżą z palinówkami i dojeżdżają je do samego końca, bo po prostu nie mają kasy na, na upgrade, nie? Ale do 2035 roku na pewno rynek się zmieni i na pewno pojawią się elektryczne samochody, które są tańsze, a poza tym no już innych nie będzie do, do kupienia I, i mam nadzieję, że wiesz, jak spotkamy się w 2035 roku, to będzie wszystko git i faktycznie ludzie będą już jeździć w zdecydowanej większości samochodami elektrycznymi. We'll see. Zobaczymy. Ja wiem oczywiście, że. że... Jakimś dużym problemem jest fakt, że na, na, tak jak powiedziałeś, że na wsiach ludzie nie mają pieniędzy na nowe samochody, czy, czy wiesz, że jakby jest to problem, no bo tak jak też powiedziałeś, w miastach ludzie są bogaci, mm -hmm. ale no mówimy, wiesz, w ciągu 20 lat no nie, ludzie nie będą jeździli samochodami, z, za 15 lat nie będą ludzie jeździli samochodami, które będą wtedy miały 35. Wiesz, no, ja to, wiem, to, to, że to, to ludzie oczywiście. tak robią, ale no jakby... Ja ja no, ta zmiana będzie kiedy... następować jakby z czasem po prostu. Dokładnie. No, jak najbardziej. E, tak. także, Więc trzymam także... oczywiście za to kciuki. Ja z rozrzewnieniem wspominam za każdym razem powietrze w Londynie, gdzie jest, które jest jakby dużo, dużo, dużo lepsze niż to, które na co dzień mamy w Warszawie. Nie? A bo Więc... oni mają zakaz wjazdu, nie? Spalinówek. Tak, tam, mhm. jest, znaczy, za, tam jest. dla niektórych jest zakaz, a inne, a samochody chyba nieelektryczne. Hybrydy też mogą. Tak. Mhm. Bo są dwie rzeczy. Wjeżdżanie chyba do centrum Londynu to jest, trzeba chyba, że jest elektryk, inaczej musisz zapłacić congestion fee, mhm. tam chyba 13 funtów za dzień, okay. coś takiego. To się mogło zmienić, bo nie mieszkam na chwilę. A do samego Londynu nie można, nie można wjeżdżać samochodami, które są tak super stare. Jasne. poza oczywiście samochodami, które są antykami, no bo to one mają inne oczywiście tam warunki, no. Chodź Wojtek do After Darka. Ja opowiem ci o moim internecie, o moich takich rzeczach, które będę robił i mam też jedną aplikację, którą testuję bardzo intensywnie przy okazji urlopu, który planujemy. Także myślę, że może być interesująco, ciekawie, bardzo o, fajnie. Oczywiście, bardzo serdecznie dziękujemy pa patronom. Ja też. O, ja też mam takiego patronowego, patronowany pod. Jezus. Temat, Dobra, to który po, po prostu może zainteresować. Więc do usłyszenia. Dziękujemy bardzo pa. wszystkim i słyszymy się w, oczywiście w aftaliarku. Jest Jesmos podcast, czyli gadżety i bzdety.